Cześć, mam na imię Konrad, mam 36 lat. Chciałbym powiedzieć moją historię, mojego zbawienia. Pochodzę jak większość z nas wszystkich z rodziny katolickiej, ale tak naprawdę teraz to wiem, że rodzina katolicka to była chyba bardziej z nazwy, ponieważ nie czułem nigdy w tej rodzinie Boga tak naprawdę. Była bardziej tradycja, wiadomo, święta i tak dalej. To, co pamiętam z czasów dzieciństwa, bardzo nie lubiłem chodzić na religię, przyznaję się. Wręcz podchodziłem pod kościół, pod kapliczkę, zawracałem 180 stopni i wracałem. Powolutku, aż rodzice to wyczaili i za rączkę zaprowadzili dziecko. Byłem bardzo zły, że musiałem tam wejść. Mimo, że nie czułem Boga i tak dalej, ale w głębi serca wiedziałem, że Bóg jest, wierzyłem w Niego bardzo, ale nie potrafiłem Go odnaleźć. Lata mijały, byłem już dorosłym człowiekiem. Poznałem moją przyszłą żonę i przyszedł czas się pobrać i wzięcia ślubu. No, tradycyjnie trzeba było wziąć w kościele i tak dalej, więc zaczęły się schody. Nie mam dobrego wspomnienia z tych czasów. Cokolwiek chciałem załatwić w kościele, byłem bardzo źle traktowany przez księży. Nie chciałbym tutaj przytaczać słów, które do tej pory pamiętam, ale wręcz były odpychające i obraźliwe mnie. W pewnym momencie nie wytrzymałem i powiedziałem też, i to księdzu proboszczu, powiedziałem tak samo swoje myśli, które we mnie wręcz się gotowały, i trzasnąłem drzwiami. I więcej się tam nie pokazałem. Poszedłem do innej parafii. Wyspowiadałem się, myślałem, że tak ma być, tak trzeba. Odbębniłem, fajnie, super, możemy się pobierać z żoną, brać ślub. No i kolejne lata mijały. Nigdy do kościoła katolickiego nie wchodziłem z potrzeby i tak dalej, tylko to było tak od święta czasami. Ale przyznaję się, nie chodziłem do kościoła, miałem dość. Wiedziałem, że tam nie ma Boga, naprawdę. 1 lutego napotkałem program. To właśnie był pierwszy program doświadczenie dwutygodniowe, gdzie właśnie pastor z panem Marianem Kowalskim zaczynali swój eksperyment i zaczęli nadawać codziennie. Znalazłem tą audycję przez Mariana Kowalskiego, gdyż cały czas śledziłem jego filmy w internecie i tak dalej. Wiedziałem, że mówi prawdę. Byłem zawsze patriotą. No i tak wiadomo. Zacząłem. Później to było już jak narkotyk. Oglądałem codziennie telewizję Idź Pod Prąd. No i tak z patriotyzmu zacząłem mieć myśli, kurczę, tutaj wreszcie znajduję słowo o Bogu, tak? Mówię, coś niesamowitego, ale mimo to jakoś nie byłem przekonany do tego. Ale wiadomo, do ucha wpadały słowa pastora. Część wylatywała, ale część zostawała. W 2017 byłem w Lublinie. Zobaczyłem, że jest Nowy Testament. Wziąłem go do ręki, mówię, jest, weź i zacznij czytać. Ale gdzieś, nie wiem, gdzieś słyszałem, po co ci to? Zostaw. Odłożyłem. Wstydzę się tego do teraz, ale czas dalej mijał.
Aż pewnego dnia powiedziałem, musisz, chcesz poznać prawdę. Moi przyjaciele z Działdowa wysłali nam Pismo Święte, Nowy Testament, w kilku egzemplarzach i zaczęliśmy my czytać z żoną i zacząłem poznawać prawdę. I naprawdę nie mogłem uwierzyć w to, co czytam. Czytam pewne fragmenty i od razu sobie przypominam słowa pastora. On mówi to samo. Były takie chwile, że zacząłem płakać, jak dziecko, czytając Nowy Testament. Ale mimo to czułem, że diabeł o mnie walczy i były takie momenty, dzisiaj nie czytam, nie ma sensu. I później wieczorem zastanawiałem się, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego dzisiaj nie przeczytałeś nic? I w roku 2018 święta wielkanocne, tak zwane, oglądałem film o Jezusie. Dokładnie, teraz nie pamiętam tytułu, ale na końcu tego filmu był, o właśnie, tak, Zmartwychwstały, dokładnie. Przypomniałem sobie, dziękuję. I na końcu pamiętam tego filmu słowa. Wierzę i moje życie od tej pory nie będzie takie same. Wstałem i powiedziałem to samo. Zacząłem rozmawiać z Bogiem i powiedziałem, Jezu, wierzę w Ciebie. Chcę, abyś, przepraszam. Porozmawiałem z Bogiem. Powiedziałem mu, Boże, Jezu, zbaw mnie. Przepraszam, zbaw mnie. Potrzebuję Ciebie. I chcę, żeby moje życie nie było takie samo. Wiesz dobrze, że jestem grzesznikiem. I nie chcę więcej tak żyć. Od tamtego dnia moje życie się zmieniło. Zdarzały się same dobre rzeczy. Być może kiedyś nie zauważałem. Ale czułem tą miłość Bożą. Naprawdę czułem. W pewnej chwili był taki okres, że wydarzył się w naszej rodzinie problem finansowy. I wiedzieliśmy z żoną, że ten problem rozwiąże się dopiero za 2 miesiące. Poprosiłem Boga, porozmawiałem z Nim, poprosiłem, żeby jakoś pomógł mi rozwiązać ten problem. I wyobraźcie sobie, że na drugi dzień ten problem się rozwiązał. Rozpłakałem się znowu jak dziecko wtedy. Pamiętam, żona mnie przytuliła i powiedziała, nie płacz. Bóg chce, żebyś się cieszył, nie płakał. Od tamtej pory, także również mieliśmy, znaczy bardziej ja miałem bardzo dużo takich sytuacji, gdzie inne osoby zwracały się do mnie o pomoc, że mają jakieś problemy i tak dalej. Kiedyś ja bym powiedział, no stary, to nie moja sprawa, nie wiem. A teraz wiedziałem, zacząłem mówić o Bogu, zacząłem mówić Ewangelię tym osobom i nie wstydziłem się. Mówiłem całą prawdę. Naprawdę czułem tą moc, której kiedyś jej nie miałem, naprawdę. Cześć, mam na imię Kaśka, mam 33 lata. Mieszkam w Brzeszczach, pochodzę ze Oświęcimia.
Urodziłam się w rodzinie katolickiej, bardzo wierzącej. W każdą niedzielę, w każde święta chodziliśmy do kościoła. Jako dziecko uczęszczałam na solki, później jak byłam starsza, no to na oazy. W sumie byłam nawet szczęśliwa, ale zaczęło się... Znaczy ogólnie byłam czarną owcą w rodzinie, to się później okazało tym, że idąc do liceum, świat mi się obrócił do góry nogami. Już nie byłam taka grzeczna. Zaczęły się imprezy, zaczął się alkohol. Także żyłam tylko tym, nic się dla mnie więcej nie liczyło. Po tym wszystkim, nie wiem, skończyłam szkołę, poznałam męża. Urodziła się nasza córka. I nie wiem, 10 miesięcy córka miała, wtedy zmarła moja mama. I to było to, że jednak obraziłam się na tego Boga. Powiedziałam, ty nie istniejesz, bo tyle czasu, co ja się modliłam. Chodziłam do kościoła, błagałam, żeby wyzdrowiała, żebyś mi jej nie odbierał. A mimo to jednak odeszła i było mi bardzo ciężko. Ale wiem, że taka była twoja wola, że pewnie inaczej by się wszystko moje życie potoczyło, gdyby mama dalej to była. Od tego momentu, kiedy się obraziłam, kiedy przestałam się modlić, moje małżeństwo zaczęło podupadać. Później męża wzięli do wojska, zostałam sama z dzieckiem. Znajomi ode mnie się zaczęli odwracać. Było mi ciężko, ale wiem, że sama do tego doprowadziłam. Później jakoś, nie wiem, chyba brakowało mi tego Boga, bo znów zaczęłam się modlić. I to nie były jakieś tam regułki, tylko tak prosto z serca, ale jednak zawsze czegoś brakowało. I nie wiem, chyba znów zapomniałam o Bogu. Wyprowadzając się od teściów, poszliśmy na swoje z mężem. I wtedy po pół roku zachorowałam. Także choruję już 5 lat. I tak jeżdżę co rok, co pół roku do szpitala na badania. I kiedy byłam w marcu w szpitalu, owszem, słyszałam już wcześniej o zbawieniu, ale w sumie nie zastanawiałam się nad tym. I będąc w szpitalu, zostałam zarażona wirusem H1N1, więc zamknęli mnie w izolatce, gdzie nikt nie mógł do mnie przychodzić, z nikim nie mogłam rozmawiać, nie mogłam nawet wyjść z pokoju. I po prostu został mi tylko telefon, więc rozmawiałam z mężem, rozmawiałam ze znajomymi. I kiedyś rozmawiałam też z naszą znajomą Sylwią z Działdowa, która mówi, Kasia, może to najwyższy czas poprosić o zbawienie. Ja mówię, może najwyższy czas, ale ja nie wiem, jak mam to zrobić. I wtedy ona mnie pokierowała, powiedziała mi, co mam zrobić, jak poprosić, żeby to było z czystego serca. Miałam na tyle czasu i wtedy tak, wieczorem, leżąc w łóżku, poprosiłam o zbawienie. Nie wiedziałam, czy dobrze to zrobiłam, ale modliłam się dosyć długo, płakałam. Było mi jakoś tak troszkę lżej. I na następny dzień, nie wiem, od samego początku, od samego rana, nagle przyszedł lekarz, powiedział, że mogę wyjść do domu, że jest wszystko w porządku, nie ma żadnych powikłań. Wróciłam do domu, owszem, zdarzały się kłopoty, ale od tak rzuciłam palenie. Poprosiłam wieczorem, a rano mówię, no dobra, coś tam może gdzieś mnie kręci, ale jednak się przezwyciężyłam, udało mi się. Po programie właśnie był program z nałogami, że modlę się o zdrowie, bo jednak choruję, a papierosami jednak tego nie poprawiam tego zdrowia, więc to się tak gryzło jedno z drugim, więc wtedy właśnie pomodliłam się, udało się, do tej pory się trzymam. Nasze problemy finansowe też się zaczęły jakoś poprawiać. Mamy wielu nowych przyjaciół. Jest dobrze, cieszę się tym. Uspokoiłam się, jakoś przestałam być bardziej nerwowa.
wierzę, że Jezus działa we mnie, że robię wszystko. Owszem, jednak jeszcze popełniam błędy, ale wiem, że będzie coraz lepiej. Jezus mnie poprowadzi tak, jak powinno być. Dziękuję.